Siemano, tu rolnik nieprofesjonalny. Dzisiaj wieczorny odcinek z wywożenia gnoju z płytkiej ściółki w tuczarni. No jak widzicie, troszkę je jest, dwa kanały do obornika, tak jak kiedyś tam mówiłem w filmie z prezentacji tuczarni. Obsada na dziś praktycznie jest pełna. Tutaj mamy dwa patyki z sysznikami, gdzie jest trochę mniej. Jeszcze muszę im dzisiaj pościelić ładnie. Ogólnie no z obornikiem, z gnojem czekałem trochę dłużej, bo miała być odstawa. Niestety odstawa będzie dopiero w przyszłym tygodniu. Z jakich powodów to większość rolników hodujących świnie wie. A jeśli ktoś nie wie, to zapraszam do kolejnej części filmu. Ogólnie ostatnio zasypujecie dość dużą ilością wiadomości. Przepraszam, nie mam na czasu na wszystko odpisywać na bieżąco, więc robię sobie takie grupówki i odpisuję. Też pojawiają się właśnie wiadomości, jak tam świnie, jak tam dam bredki. Ogólnie z nambredek jestem bardzo zadowolony, tylko miałem właśnie problem z pierwszym ich zaproszeniem, inaczej, z zaproszeniem po pierwszym porodzie. Ale temat jest już ogarnięty, więc sukces. Zobaczymy, jak będzie z drugim porodem. Ale no mniejsza z tym, ogólnie nie jest to przekaz, który chcę w tym filmie zamieścić. Chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, co się dzieje na polskim rynku wieprzowiny. A jak wiadomo, hodowcy wiedzą dokładnie, że jest ujowo. Ale no niestety wkurza mnie, bardzo mnie wkurza cała ta otoczka, że tak powiem, tego wszystkiego. I tutaj no, duża część z was i ludzi i konsumentów no po prostu tego nie wie. Wiedzą to rolnicy, hodowcy, ale niestety ten nasz polski konsument, za przeproszeniem, gówno wie. Jeśli będę mówił jakieś przekleństwo w tym filmie, to sorry, ale ostatnio mnie tak ździebko emocje ponoszą, jeżeli poruszam ten temat. Cena polskiego świniaka 3,50, 3,90 na mówię tutaj o cenie na żywą wagę, to nie jest cena poniżej opłacalności, to jest cena poniżej godności. To nie ma co mówić o opłacalności świń w tym przypadku, szczególnie na małych gospodarstwach, gdzie ta produkcja nie jest tak intensywna, nie jest tak duża. Koszty stałe są dość wysokie. No niestety, ale tutaj to jest dno, to jest nasza, znaczy może nie nasza, to jest porażka. To jest po prostu porażka. To jest robienie z rolników, którzy no, pracują ciężko, bardzo ciężko. Po prostu nie będę wijał z bawełny. To jest robienie, to jest gnojenie, to jest po prostu ześmiecenie ludzi. Nie wiem, czy jest taki czasownik, ale niech będzie. Gdzie narobić się trzeba przy tym, nachodzić się trzeba przy tym. To, co masz z pola, dajesz do koryta w większości. I w przypadku teraz, gdzie na przykład cena pszenicy jest 850 zł, no średnio strzelam, to jest żal dawać tą pszenicę do paszy. No, u nas całe szczęście tej pszenicy idzie bardzo mało, bo bazujemy głównie na pszenżycie, które kosztuje 750, albo na życie, którego ceny też dochodzą do 700. No, to jest po prostu porażka. To jest porażka. I tutaj no jeszcze, że tak powiem, wygrani, śmiesznie to brzmi, wygrani. O tyle jest dobrze w przypadku na przykład tak jak u nas, że mamy cykl zamknięty, te koszty są niższe. Jeżeli ktoś tam ma jakiś dostęp do, nie wiem, nadajmy na to serwatki, czy pieczywa i ciasty, które gdzieś tam można dostać za parę groszy, no to jeszcze jest pół biedy. Zresztą to nie jest na dłuższą metę. Gdzie no można, dajmy na to, lekko pod kreską być, ale jakoś się przeciągnie, ale w przypadku, gdy kupujemy na przykład drogiego warchlaka i sprzedajemy taniego tucznika, to jest po prostu porażka. W tym momencie ja mam zawaloną całą tuczarnię, oprócz właśnie tych dwóch patyków, gdzie mam tam po 15-20 sztuk
świnek i to jest zasadniczo wszystko, reszta jest full obsady. Na warchlakarni full obsada, gdzie w ostatnim kołce, jak osadzałem, musiałem nawalić, że tak powiem, za dwa, podostawiać karmików i tak dalej, bo niestety nie mam miejsca, bo no, nie odebrano mi tuczników z tuczarni. Na porodówce też następne osadzenie będzie w czwartym tygodniu, nie w trzecim, no bo niestety no, nie ma jak. I tutaj taka krótka historia, która nie powtórzyła, powtórzyła się również u wielu z was, czy powtarza się. Zgłaszaliśmy odbiór świń 3 tygodnie temu. Zazwyczaj było to w następnym tygodniu, bo tak mamy też w kontrakcie. No ale niestety zawalone święta i tak dalej, będziemy za 2 tygodnie. No to zaczęliśmy dzwonić ogólnie po innych firmach, żeby to przyspieszyć. Zadzwoniliśmy do firmy, do której odstawialiśmy 20 parę lat. Powodu, dlaczego uciekliśmy, no też jest kilka, ale nie chcę mówić, jaka też to jest firma, żeby tu się tu gdzieś nie narażać. Bo wiadomo, palić ze sobą mostów też nie ma co. W ogóle nie wiem, czemu jak gadam przed kamerą, to nie podnoszę łyżki, wiecie, najmniejsza z tym. Gdzie umówiono nam odstawę, a dzień przed odstawą powiedziano, nie, panie, za tydzień. Bo pan nie odstawiał przez ostatni rok do nas, więc za tydzień. Ale nie było problemu zapisać i powiedzieć, że damy na to, na tego 12, to odstawa będzie. To problemu nie było. Jeszcze uzasadnienie, że mamy stałych dostawców i bierzemy od nich jako pierwsze. Znam kilku stałych dostawców, też się dostali jako pierwsi. No ale jeżeli polskie zakłady, w cudzysłowie polskie zakłady, wolą kupić niemiecką świnię, belgijską świnię, duńską świnię, no bo po co polską? Skoro tam no, większość udziałów jest zagranicznych, skoro w Belgii panika przed ASF i tuczniki są wypychane, skoro duńskie świnie są tańsze, chociaż nie wiem, czy to jest tańsze, czy to nie jest tańsze. Nie wiem, czy może być w tym momencie coś tańszego niż polska świnia. A co najgorsze, masa przywożonych półtusz świńskich wieprzowych, które no, są w Polsce tylko i wyłącznie przerabiane. I dodajmy na to firma, która no, chwali się, nie wiadomo skąd ta wędlina pochodzi. O panie, no polska kiełbasa. I durny konsument to łyka jak pelikan, on no, to z polskiej świni, no 10 razy. 10 kuźma razy. Jak to polskiej świni w tym zakładzie pewnie już nie było od jakichś dobrych 10 lat. No i tak my mamy zagraniczne świnie, mamy zagraniczne półtusze. Ale nasz rząd non-stop rozmawia, non-stop otwiera jakieś rynki. Tyle co z rynków otwartych przez ten ostatni rok, że no panie, no kurczę, my tej świnie no powinniśmy być potęgą w tym momencie, jeżeli my Chiny mamy, czy tam nie mamy już teraz, chyba otworzyli z powrotem, no mówiąc, od jakiegoś czasu się aż tak bardzo tym nie interesuje. Wiem, że USA chyba było ostatnio otworzone z powrotem po embargu jakimś tam śmiesznym, nie wiadomo na co. Czy no nie wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, no bądźmy szczerzy. Ale no polski rolnik w tym momencie, już od ładnych paru lat też, nie jest w stanie zaspokoić polskiego rynku. Niestety polska świnia idzie za granicę jako dobry produkt, exclusive produkt, a gówniane półtusze i gówniane mięso odpadowe przywożone jest z zagranicy, pieprzane jest w te paróweczki, kiełbaseczki. No to w kiełbasie, no, w parówce, no kto tam zobaczy, że to lekko tam już śmierdzało, nie? Kto to zobaczy, że to tam termin ważności, no może miało jeszcze tydzień albo dwa? Nikt. Jest tak fajnie przerobione, doprawione, że nikt tego nie zauważy, no ale jest tanie, więc konsument to bierze, no więc jest zajebiście. Oczywiście do całej tej naszej pięknej, polityczno-cenowej, unijnej, nazwijmy to, otoczki, dopieprzają się ekolodzy.
którzy no, robią taką wodę z mózgu, że masakra, po prostu... ostatnio, no właśnie, żeby było śmiesznie, to ostatnio filmiki z nowotworem. Nowotwór, czyli ropień, który był w mięsie, który po prostu nie dostał gdzieś tam zauważony i trafił na sklep. To jest nowotwór, to jest kuźwa ropień, ten sam, co masz na czole i na dupie. No ale, no po... idzie rak, rak, rak! Hodowcy produkują, sterydami pędzą. Potem rzeźnik to jeszcze weźmie, przerobi, doprawi i rolnicy nas trują. Bo to rak, zwykły kuźwa ropień, który gdzieś może nie był przyuważony. No ale jest szopka, jest historia, jest ideologia. Jest. Można kasę dostać w jakiejś fundacji eko, sreko? Można. Więc co za problem? Oczywiście, no tutaj tak jak już kilka razy wspominałem, są czarne owce, które no, będą napieprzać tą świnię, aż padnia nie wejdzie na samochód. Ale są to przypadki. Nie wiem, ja bym się głupio czuł, gdybym nie wiem, wszedł i zaczął napieprzać świnie. Jak teraz, no w tym momencie, no jak widzicie, no wyborze obornik i te świnki nie są piękne, czyste i pachnące, ale za chwilę będą miały pościelone i że tak powiem, będzie figo fago, bajabongo. Ale no jest totalne przykięcie. Tutaj jeżeli mówię, jeżeli ktoś nie chce jeść mięsa, to niech nie je. Znam wegetarian, znam wegan i oni są normalni, ale to co się dzieje w necie, to jest po prostu przykięcie pały totalne. Ale niestety to jest napędzane. Napędza się. To jest taka efekt kuli śnieżnej. Jedno do drugiego, do trzeciego. No i niska cena, troszkę niższa podaż, no bo iluś tam już nie kupi tej wieprzowiny, dajmy na to, czy jakiegokolwiek innego mięsa. I tak się to wszystko no, zatacza krąg, powiedzmy. No tutaj no też, no, mówię, no, to jest ogólnie temat rzeka, że no, żywności jest wywalane tyle, że w głowie się to nie mieści, ale... mówię, no zmowa cenowa, bo to... No jasno, trzeba mówić, że jest to zmowa cenowa, która doprowadzi tylko i wyłącznie do tego, że Polska będzie drugą Hiszpanią, czyli będziemy mieli tylko i wyłącznie jakiś nakład, czy nie będzie żadnej polskiej świni. Już teraz, no, w ciągu kilku lat, no, dość dużo rolników przeszło na ten system. Teraz już w ogóle, na hura idą wszyscy. My, póki będzie można, to będziemy hodować swoją. Nie mówię, że nie przejdziemy na nakład, czy... nie wiem sam, bo teraz budynki, nie budynki i tak dalej, co z tym zrobić, ale na pewno nie będę szczęśliwy i jakby to powiedzieć, nie będę się spełniał zawodowo, przecież no nie wiem, czy można też o spełnieniu zawodowym mówiąc za taką cenę, jak jest teraz, na pewno nie będę się spełniał zawodowo, robiąc no, praktycznie jako pracownik u siebie. Pracownik u siebie dla kogoś, o, tak to miało zabrzmieć. Więc nie wiem, póki co to się broni rękoma i nogami. Ale będziemy drugą Hiszpanią. Teraz jest fajnie, bo jest 40-50 zł za tucznika. Super, ekstra, można zarobić, nie powiem. Paszę dostaniesz. Weterynarze dostaniesz, świnie dostaniesz. Tam chyba są głównie opłaty za wodę i prąd. Więc na 40 minus jakieś koszty. Więc trochę w tej kieszeni zostanie. A gnoju i gnojowicy nikt ci nie zabierze. Ale to za chwilę się skończy, bo jeżeli będzie coraz więcej rolników chciało w to wejść i nie będzie, dajmy na to, innej alternatywy, takiej jak polska świnia, to będzie sytuacja, że firma przyjdzie, powie 10 zł 15 i albo robisz, albo nie robisz. Albo będziesz miał tą świnię i hodował, albo jej nie będziesz hodował i dziękuję bardzo, temat zamknięty. No i nikt nic już nie zrobi, nie? Odbudujemy polskiego stada, polskiego stada świń, polskiego pogłowia od zera, w momencie jakiejś tam bardzo małej ilości. W tym momencie mamy pogłowie rzędu 11,5 miliona, bodajże tam, już nie chcę w dokładne liczby wchodzić. No ale oczywiście pogłowie log spada, pogłowie tuczników spada, polskich. Ale jeśli chodzi o import prosiąt, warchaków i tuczników z zagranicy, no to mamy kilku procent... Kurde, no nie.
tylko śruba zahaczona. No to mamy kilkuprocentowe wzrosty, no i niestety no to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że świnek z zachodu przybywa coraz więcej. Więc to tak sobie, sami sobie też, że tak powiem, strzelamy w kolano. Ale tutaj, no jeżeli nie będzie jakiejkolwiek, nie wiem, ceny minimalnej, ceny oznaczeń na żywności, że jest to polskie, że pochodzi to od polskiego rolnika, nie z zakładu, który z nazwy jest polski, to nie zrobimy nic. Jest to, ale i tak, moim zdaniem, jest to już trochę niestety za późno. My nie mamy polskich przedstawicieli, polskich grup zawodowych. Znaczy inaczej, nie mamy spójnych grup zawodowych i silnego głosu, bo są związki i tak dalej, one same się kłócą ze sobą. Więc to jest w ogóle porażka, więc no, jesteśmy sami sobie. Jeszcze kilka lat temu, no to też na strajki, że tak powiem, się chodziło. Zresztą ja powtarzam, nie jestem za tą formą protestowania, bo nie jest problemem, że tak powiem, inaczej. Strajkowanie to głównie odbywa się na drogach, a strajk, który blokuje życie normalnym konsumentom i jeszcze bardziej ich wkurza, więc to nie pomaga. Właśnie tutaj chodzi o to, żeby konsumentom powiedzieć, jak wygląda sprawa od naszej strony, że my nie dostajemy 20 zł za kilogram. Dostajemy 3,5, dajmy na to, no teraz już mówię skrajnie, za kilogram żywca, że my nie dostajemy 9-10 zł za kilogram wiśni, a złotówkę, tam nawet jeszcze mniej. Że nie dostajemy 7 zł za czarną porzeczkę, 30 groszy. Więc tu jest największy problem, że zarabiają wszyscy oprócz tego, co produkuje. I tutaj też no górnolotne słowa jeszcze właśnie z ostatniego forum jakiegoś tam ministra czy nie ministra. No pan, który siedzi za biurkiem i mówi, jak to powinno być. Czyli no polscy rolnicy powinni iść w zioła, powinni iść w warzywa, powinni iść w sprzedaż bezpośrednio. No jest super. 10 może się to uda. Ale nie wyobrażam sobie sytuacji, że teraz dajmy na to, pojawia się na rynku 3000 gospodarstw małych, którzy zaczęli produkować warzywa. Sytuacja no, znana mi też sprzed kilku lat, czyli cebula, super ekstra na rynku, pojawiło się 10, tak, no ja nie ukrywam, tak jak, też takich jak my, którzy wbili się w rynek cebulowy i krach. Tak samo jest z ziołami, to właśnie zielarze mówią, że im więcej pojawia się osób na rynku, tym gorsza jest cena. Więc tutaj gadanie o tym, jak powinno być, albo no, sprzedaż bezpośrednia jest naprawdę fajna, tylko na tym też trzeba się znać, na tym trzeba mieć, że tak powiem, przy tym trzeba mieć stalowe nerwy, przy tym trzeba być obeznany, oblatany i tak dalej. I tu znowu na przykładzie właśnie firm masarskich, takich małych, lokalnych. Jakiś czas temu w naszym rejonie pojawiło się takich firm multum. Zostały może 3 albo 4. A reszta niestety padła z różnych powodów. Czy to przepisowy, czy to nietrafienie z produktem w rynek. Więc to też nie jest takie proste, jak to ci ministrowie wszyscy śmiesznie przedstawiają. Sorry, jeśli to jakiś minister ogląda ogólnie, ale... Ale... Nie wiem, po prostu... Tutaj no, sytuacja jest taka, że jak się po tym dziwić, że młodzi rolnicy nie zostają na gospodarstwach? Jeśli masz zapieprzeć za gnój, no to sorry, no ale no, jak gdybym też bym nie był zaparty i gdybym na przykład miał, nie wiem, 10 macior i 20 hektarów, w życiu bym na tym gospodarstwie nie został. To z tego, że mamy największy odsetek młodych rolników w Polsce, skoro co drugi to jest rolnik, który idzie tylko i wyłącznie po dotację dla swojego ojca. To jest bez sensu. Dobra, rozgadałem się, jak złe, kończę. Pozdrawiam, rolnik nieprofesjonalny.